Siema, siema, witam wszystkich. Dzisiaj pobawimy się jewelami Watcher's Eye. Dżuele te są to dżuele bustujące aury. Zwykłe są dwumodowe, są też trzymodowe. Droższe właśnie to będziemy identyfikować. Lecą one te zwykłe z Altera, a te lepsze z Uber Eldera. No i kombinacji oczywiście jest miliard. Są bardzo tanie, ale są też bardzo, bardzo drogie. Także zobaczymy, co uda nam się dzisiaj trafić. Lecimy z pierwszym. I co on tutaj ma? Eee, Physical Convert na eee, O. Damage Take Enrico Posmana to, to jest całkiem spoko. I elementy z Malevolence. Sam Recap. Pewnie już coś jest wart. Divine, ok. Um, I czy z tym będzie coś więcej wart? Dwa Divine. Rozumiem. Sam ten mod jest słaby. Dobra. Czyli ten Watchers jakiś dupy nie urywa. Zobaczmy drugiego. Zero uh, 3 Malevolence Recovery rate. The Purity of Elements, coś może być warte. Tak, te Purity of Elements, coś tutaj jest warte. Połączmy to z jednym. Nie ma żadnego, z tym też nie ma żadnego. A one same są. Nie za dużo warte. Okej. Okay, no, czyli tutaj mamy. Parę divinów ale też jest na minus. Bo jeden taki kosztuje 7 divinów Także lecimy dalej. Mm. No ten niestety chyba też będzie nie za fajny. Okej, okay, no to, to to sam ten mod 2 diviny. Okej, okay, no znowu niestety na minus. Zobaczmy kolejny. Um, block Spelly, Crit Multi na Precision i znowu Clarity. Hmm. O! To bardzo ciekawe. Jestem ciekaw, co to ale jeszcze mają oprócz tego. To sobie później sprawdzę już jak będę podliczał profity. No ale ten już jest drobina lepszy. Ten już wygląda na odrobinę lepszy jewel. Zobaczmy dalej. Immune szoka, straszny syf, Physical Asy, Extra Lightning, Wrath. Inconsecrated Ground. No tu niestety znowu jest kolejna kupa. Eee... Co my tutaj mamy? No, to jest strasznie słaby. Strasznie słaby jewel. O jezus. Naprawdę bardzo nieprzyjemnie jest. Mam nadzieję, że zaraz coś nam się trafi, co uratuje nasz budżet. Mm, oj, oj. Oj, oj, oj. No i właśnie dlatego. Gamblowanie nie zawsze jest dobrym pomysłem. <laughs> nie bierzcie ze, ze mnie przykładu. Dobrze, co my tutaj mamy? No, mm, 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 mm. niestety. Niestety szczęście nam nie dopisuje. Hmm. Ciekawe, czy. O! I dostałem ta. Na trade'a. dobra, sprawdzimy go sobie zaraz. Zaraz wam powiem, ile to może być warte. Lecimy dalej. Mm, co my tu mamy? Damage Overtime Multi, Malevolence. O, 7 mana, a jako extra jest. No, ten może być. Fajny. Ciekawe. Ten, ten jest ciekawy, muszę go sprawdzić na trade, bo wszystkich kombinacji oczywiście na pamięć nie znam, ale ten wygląda obiecująco suppress na Greysie, fire damage i reduced kryty. Hmm. No ten też jest całkiem spoko. Dobra wiecie co ja zrobię cięcie jak będę już mógł na trajdzie sprawdzać to powiem wam co i jak, ale ten w ogóle jaki on ma role. No śpieczne ma role 666. Szkoda, że ten yy, Fire Damage jest pięć, no, w połowie, ale zobaczcie, role są naprawdę fajne na tym Watchersaju. Dobra, jako że ten jewel jest naprawdę ładny, to spróbujemy go sobie zdiwajnować, żeby te role troszkę polepszyć, bo no, ten jewel ma potencjał. Ten jewel nam może zwrócić yy, ten nasz taki mały gamble, więc spróbujmy. Ok, kupa. Znowu kupa. O, o! O, 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 Dokładnie o to nam chodziło. Szkoda, że mana jest o 1% mniejsza, nie na przykład Physical Damage, as cold, ale... Jest fajnie. Jest fajnie. No, to jest całkiem spoko. Kurde, fajny żuel, bo tutaj mamy... To musiało być pod y, build, który... Bo pod dota z IS-em... Nie orientuję się aż tak w buildach w tej lidze, bo tak jak mówiłem, ta liga jakoś bardzo mnie porwała, więc nie wiem, czy teraz grałem jakieś doty pod ES. Ale no bardzo przyjemne, bo mamy więcej ES-a, mamy damage overtime multi. No i jest bardzo defensywny stat z tym fizikalem jako cold. No, przyjemny jewel. Dobra, pomyślałem, pogrzebałem w Poetry'dzie. Myślę, że ten jewel może być wart około 40 divine'ów, Obstawiałbym. Ten myślę, że około 20 spokojnie. No i ten ostatni. No, ciężko jest mi go wycenić. Myślę, że może koło dyszki. Coś takiego, ale biorąc pod uwagę wszystkie te dżuele, myślę, że. Powinniśmy wyjść tutaj na 0. Może na lekki plus. Więc w sumie. No, tragedii nie ma, bo pobawiłem się, a raczej za dużo na tym nie straciłem. Więc, więc dobrze jest. Jak już sprzedam te wszystkie duoele, to dam wam znać w komentarzu albo w opisie, ile z tego wszystkiego wyciągnąłem. Jeśli chcecie, to piszcie swoje wyceny, jeśli się znacie. To możecie dać znać, ile to według Was wszystko jest warte. No i co? I dzięki za oglądanie. Do następnego. Siema.